Witajcie kochani. Czerwiec, no bez wątpienia był miesiącem Obi-Wana i przez tych ostatnich kilka tygodni czuć to było oczywiście na kanale, gdzie całą swoją uwagę poświęciłem serialowi. Z racji na to, że ten dobiegł już końca, to ja też chciałbym w jakiś sposób zamknąć z grubsza temat historii przedstawionej w tej produkcji. I pomyślałem, że nie ma na to chyba lepszego sposobu niż zajęcie się finałową walką pomiędzy Vaderem a Kenobim, określanej w końcu mianem rewanżu stulecia. W tym materiale szczegółowo omówimy sobie zatem to starcie, każdy mały detal, który mógł umknąć nam w czasie seansu. A w mojej opinii tym bardziej warto to zrobić, bo to jedna z najlepszych walk, jakie widziałem w Gwiezdnych Wojnach. Skupimy się na kilku wątkach, chociażby tym, dlaczego tak naprawdę Vader przegrał ten pojedynek. I jednocześnie, w szerszej perspektywie, był też zwycięzcą. Wiem, brzmi to za wiele, ale obiecuję, że na końcu materiału wszystko się wyjaśni. No dobra, to nie traćmy więcej czasu na wstęp i bierzemy się do roboty. Na początku chciałem podkreślić jedną ważną rzecz. To, że Vader przegrał z Obi-Wanem, nie znaczy wcale, że Kenobi był potężniejszy od Sitha. Pod względem takiej, no powiedzmy, czystej siły w mocy, Vader zawsze z założenia miał być jedną z najsilniejszych istot w galaktyce. I nie chcę oczywiście ujmować niczego Obi-Wanowi, który do popychadeł też nie należał, wręcz przeciwnie, był w końcu czołowym Jedi swojej ery, aczkolwiek wciąż nie mógł pod kątem samego potencjału dorównać Vaderowi. I jasne, zarówno w kanonie, jak i legendach, Vader był do pewnego stopnia ograniczony przez swój kombinezon, czego przykłady mamy w wydanych w ostatnich latach komiksach z serii Darth Vader. Gdy Sith mierzy się w nich z Palpatinem, błyskawice mocy stają się dla niego przeszkodą nie do przejścia. Zwyczajnie nie jest w stanie ich zablokować, bo kombinezon, będący przecież w istocie zaawansowanym kawałkiem elektroniki, staje się przewodnikiem dla tych błyskawic. Niemniej jednak, nawet mając na uwadze te ograniczenia, Vader wciąż był silniejszy od Kenobiego. Aczkolwiek bycie silniejszym, posiadanie większego potencjału albo nawet większych umiejętności w jakiejś dziedzinie nie czyni z ciebie z automatu zwycięzcy. Pomyślcie trochę o tym, jak o walce Dawida z Goliatem. Silniejszy i teoretycznie bardziej doświadczony wojownik zawsze może przegrać. No dobra, to skoro to sobie wyjaśniliśmy, to przejdźmy do konkretów. Jeszcze nim nasi bohaterzy krzyżują ze sobą ostrza, możemy zaobserwować jeden bardzo istotny szczegół, dużo mówiący nam o tym, jak skończy się pierwsza faza tej potyczki. Jak pewnie pamiętacie, Obi-Wan w tych pierwszych momentach pokazuje nam swoje oblicze z ery wojen klonów. I wszystko, od postawy do jego słów, jasno daje nam do zrozumienia, że to jest ten sam Kenobi, którego ostatni raz widzieliśmy w Zemście Sithów. Początkowo można dojść do wniosku, że to subtelnie zapowiada nam powtórkę z Mustafaru i zwycięstwo Obi-Wana, ale to tylko częściowo prawda. No bo zgoda, widzimy dzięki temu, że Kenobi ponownie jest w miejscu, w którym rozeszły się jego drogi z mocą lata wcześniej, ale to akurat zmieni się jeszcze w trakcie tej walki, bo bez tej zmiany nie mógłby ostatecznie wygrać. Tak się bowiem składa, że Obi-Wan z Mustafaru nie byłby w stanie pokonać Vadera. I to z bardzo prostego powodu. Mianowicie sam Sith od tego czasu się zmienił i jest zwyczajnie lepszy niż Vader z końcowej ery wojen klonów. Także dlatego Vader na słowa I will do what I must. Odpowiada. Then you will die. Wie, że to będzie koniec Obi-Wana, bo sam od lat przygotowywał się do zniszczenia tej wersji Kenobiego. Pamiętajmy, on czekał na ten rewanż dekadę, w tym czasie analizując starcie na Mustafarze i swoją porażkę pod kątem każdego detalu. Nawet w komiksowej serii Darth Vader mogliśmy zobaczyć, jak medytuje on nad wydarzeniami z wulkanicznej planety, wyciągając wnioski z popełnionych przez siebie błędów. To nie jest przypadek, że Vader mówi później do Obi-Wana, że chociaż ten odzyskał dawne siły, to wciąż ograniczają go te same słabości co 10 lat wcześniej. To jest taka wiadomość mówiąca, przyznaję, że jesteś potężny, ale jesteś tak naprawdę dokładnie tym samym Obi-Wanem, z którym przegrałem, a ja się zmieniłem, dlatego właśnie tym razem to ty przegrasz. Your strength has returned, but the weakness still remains.
That is why you will always lose. I Vader ma rację. To jest powód, dla którego pierwsza faza tej walki kończy się Sithem mającym ten osławiony już high ground i Kenobim przysypanym głazami. To pokazuje, jak tym razem odwróciły się role i że jeśli Obi-Wan ma wygrać, to musi stać się kimś więcej niż był do tej pory. Zresztą podczas tej walki to, jak zmienił się Vader, dostrzec można nawet poprzez takie rzeczy jak jego postawa. Na Mustafarze przez Sitha przemawiała arogancja. Pamiętacie, jak kroczył ku Obi-Wanowi nawet nie trzymając miecza gotowego do ewentualnego bloku? No to tym razem jest inaczej. Zwróćcie uwagę, że Vader cały czas jest w gotowości, trzyma wysoko gardę, jest w pełni skupiony. Ale, i to jest ważne, to się zmieni w drugiej fazie walki, do której teraz oczywiście przejdziemy, a więc do tego, co dzieje się po tym, jak Kenobi odrzuca wspomniane kamienie. A teraz czas na sponsora tego odcinka, a więc firmę Ale Rabat. Czym jest Ale Rabat? No to przypuszczam, że większość z Was dobrze wie, no ale mimo wszystko pokrótce wytłumaczę. W dużym skrócie jest to wtyczka do przeglądarki, a także aplikacja mobilna, dzięki której możemy zaoszczędzić całkiem sporo pieniędzy na internetowych zakupach. Działa to tak, że ilekroć kupujemy coś przez internet, to jeśli sklep, z którego korzystamy, współpracuje z Ale Rabat, wtyczka zwróci nam część pieniędzy z naszych zakupów, czyli dokona tak zwanego cashbacku. I co równie ważne, to oprócz tego cashbacku wtyczka wyszukuje także kody rabatowe, dzięki czemu możemy zaoszczędzić nawet więcej. Jak to dokładnie działa, pokażę Wam teraz na przykładzie świata książki. Jak wiecie, ja czytać lubię, ale ostatnio też często słucham audiobooków, zwłaszcza jak jadę gdzieś autem. W szczególności upodobałem sobie serię kryminałów o detektywie Robercie Hunterze. Jeśli nie znacie, to polecam. I kupimy teraz właśnie 3 tomy tej serii w formie audiobooków. No dobra, no to cyk i do koszyka. No i okej, widzicie. Od razu odpaliła nam się wtyczka i sprawdzi, czy te produkty podlegają rabatowi. O, i elegancko. Wtyczka aktywowała rabat i na zniżce i cashbacku zaoszczędziliśmy łącznie jakieś 15 ziko, a więc całkiem niezły deal. No dobra, przejdźmy do kasy. Okej, pozwolicie, że nie będę Wam może pokazywał mojego adresu i szczegółowych danych osobowych. Tutaj sobie już kupno dokończę off-screen. Oczywiście Ale Rabat to nie tylko świat książki, ale i wiele innych sklepów. A informacje o tym, które dokładnie sklepy współpracują z wtyczką, a także jakie kody rabatowe obecnie są dostępne, znajdziecie na stronie alerabat.com i w aplikacji mobilnej. A teraz wracamy już do materiału. Jest w tym pewna ironia, że rzecz, jaka daje w kluczowym momencie Obi-Wanowi siłę, jest jednocześnie czymś, czego zabraniał Kodeks Jedi. Chodzi tutaj o miłość, a więc motyw, który zawsze w Gwiezdnych Wojnach, no można powiedzieć, że był kluczowy. Bo Kenobi, odrzucający to poczucie winy związane z losem Anakina i zamiast tego koncentrujący się na Lei i Luke'u, na swoim przywiązaniu do dzieci i miłości do nich, staje się potężniejszy niż kiedykolwiek wcześniej. Ta miłość i przywiązanie dają mu prawdziwą siłę, siłę, która nie jest dostępna dla Vadera, bo ten, jako Sith, nie jest do niej zdolny, bo potrafi myśleć tylko o sobie. Ten Obi-Wan, czerpiący swoją siłę z tych uczuć, jest prawdopodobnie najpotężniejszą wersją Kenobiego, jaką dane nam było zobaczyć w akcji. To jego absolutnie szczytowy moment, jako istoty będącej wręcz taką personifikacją jasnej strony. W tym momencie warto w ogóle przypomnieć, że Kenobi zawsze walczył nieco defensywnie, bardziej skupiając się na obronie niż ataku, co oczywiście było zgodne z Kodeksem Jedi. Uses the force for knowledge and defense, never for attack. Tym jednak razem to on przejmuje inicjatywę i przechodzi do ataku, jednocześnie będąc połączonym z mocą tak jak nigdy dotąd. Mimo to, co istotne, Vader powinien móc doskoczyć do tego poziomu i przynajmniej go wyrównać, bo tak jak powiedziałem wcześniej, pod kątem tej czystej mocy był silniejszy od Kenobiego. Vader w swoim prime byłby w stanie tego dokonać, ale
O to tutaj właśnie chodzi, że ten Vader to nie jest Vader u szczytu swoich możliwości. Nie ma w tym konkretnym momencie takiej równowagi w ciemnej stronie jak Obi-Wan w jasnej. Bo pamiętajcie, głównym wątkiem serialu była podróż Kenobiego, której celem było odkrycie siebie na nowo, a środkiem ku temu było poradzenie sobie z własną przeszłością. I w tym momencie starcia z Vaderem Obi-Wan to właśnie robi. Porzuca poczucie winy i przestaje być zakładnikiem własnych traum. A z drugiej strony, Vader za to wciąż toczy batalię ze swoimi demonami, samym Obi-Wanem, a także więzią, jaką miał z nim Anakin. Vader tak na dobrą sprawę popełnia duży błąd, myśląc, że to zabicie dawnego mistrza pozwoli mu zamknąć tamten etap i jeszcze mocniej zagrzebać Anakina w odmętach swojej świadomości. Bo wiecie, kiedy Vader mówi potem, że on sam zabił Anakina Skywalkera, to tak naprawdę bardziej próbuje przekonać samego siebie niż Kenobiego. Zastanówmy się nad tym, przecież takie stwierdzenie ściągnęło ciężar z barków Obi-Wana, dało mu pewne zamknięcie tamtego etapu, swojego rodzaju spokój. A przecież tego Vader na pewno nie chciał dla swojego byłego mentora. To wszystko pokazuje nam zwyczajnie słabość Sitha. Jego obsesja na punkcie Kenobiego tylko dowodzi, że wbrew temu co mówi, wciąż nie zabił w sobie Anakina. I właśnie dlatego przegrał to starcie. You didn't kill Anakin Skywalker. I did. Potwierdza to też potem Imperator, mówiący swojemu uczniowi, że jeśli nie potrafi zostawić za sobą swojej przeszłości, no to to będzie stanowiło problem. Ta obsesja związana z Obi-Wanem czyni go zwyczajnie słabszym niż tak naprawdę jest, bo to Anakin przemawia w ten sposób przez Vadera. To jest taki morał płynący z tej historii dla samego Sitha. If your past cannot be overcome, Kenobi means nothing. I serve only you, my master. Poniekąd więc ta walka jest też kluczowa dla jego wątku, bo choć jej wynik nie był dla niego satysfakcjonujący, zmusiła ona go do porzucenia obsesji i zneutralizowania w sobie Anakina jeszcze mocniej. To w końcu jedyna droga do stania się potężnym Sithem. W skrócie, Vader przegrał walkę, acz w szerszej perspektywie można powiedzieć, że wygrał, przeobrażając się w kogoś, kim miał być jako mroczny lord. Od tego momentu mamy na dobrą sprawę do czynienia z Vaderem u szczytu jego możliwości, dzięki czemu 9 lat później pokona on w końcu Kenobiego na Gwieździe Śmierci. I nim ktoś napisze w komentarzach, że no Vader tamtej walki również nie wygrał, bo Obi-Wan pozwolił mu się zabić, by stać się duchem mocy, to pozwólcie, że nieco rozwinę tę myśl, bo takie stwierdzenie nie jest do końca słuszne. Wiemy bowiem jako kanoniczny fakt, że kiedy Obi-Wan stawał na Gwieździe Śmierci naprzeciwko Vadera, nie miał w głowie myśli, że na końcu tego pojedynku pożegna się z tym wymiarem fizycznym. W książce From a Certain Point of View znalazło się opowiadanie opisujące tę konkretną walkę z perspektywy Obi-Wana i okazuje się, że nic, co się w jej trakcie wydarzyło, nie poszło zgodnie z planem rycerza Jedi. Kenobi był wręcz przerażony, jak potężny stał się jego dawny uczeń i bardzo szybko zrozumiał, że w tym takim konwencjonalnym starciu nie ma z nim szans, że tym razem nie może go już pokonać. I dopiero kiedy dostrzega kątem oka Luka i Leję, już gotowych do ucieczki Sokołem Millennium, słyszy głos Qui-Gona, który mówi mu, że nadszedł czas odpuścić, że tej walki wygrać nie może, ale czekają go kolejne, już w zupełnie innej roli i formie. Zatem Vader w końcu osiągnął tę wewnętrzną równowagę i stał się potężniejszy od Obi-Wana. Patrząc oczywiście przez pryzmat tego wymiaru fizycznego tylko i wyłącznie, bo w nim zawsze był silniejszy, ale wcześniej po prostu sam siebie nieświadomie ograniczał. Tak jak mówiłem w materiale, w którym przedstawiałem wam 10 moim zdaniem najlepszych walk w filmach i serialach, dla mnie kluczowym kryterium przy ocenie takich scen
nie jest sama choreografia, a historia, jaką opowiadają nam poszczególne starcia. Z mojego punktu widzenia to jest najtrudniejszy aspekt takich scen, a więc sprawienie, by były one realnym narzędziem do opowiedzenia nam czegoś, a nie jedynie takim widowiskowym machaniem mieczami. A walka Obi-Wana z Vaderem z serialu to właśnie świetny przykład tego, jak powinno się to robić i dlatego z miejsca ląduje ona wśród moich ulubionych. Podzielcie się w komentarzach swoimi odczuciami co do tej walki. Jakie emocje wzbudziły w was te sceny? Jaki był najlepszy moment tego starcia waszym zdaniem? Bo ja muszę przyznać, że to chyba pierwszy raz od czasu Zemsty Sithów i tego pojedynku na Mustafarze, kiedy oglądanie walki na miecze świetlne dało mi tyle frajdy i emocji. I jasne, wiadomo, dostaliśmy świetne walki w Wojnach Klonów, jak chociażby, tak dla przykładu, Mola z Asoką czy Sidiousa z Opresem i Molem, ale biorąc pod uwagę tylko produkcje aktorskie, to od trzeciego epizodu takiego efektu wow chyba nie miałem. Na koniec chciałbym wyróżnić patronów kanału, którzy dołożyli swoją cegiełkę do powstania tego filmu. Jeszcze raz wielkie dzięki za udzielone przez was wsparcie. Jeśli podobał ci się ten film, zachęcam do zasubskrybowania kanału i kliknięcia w dzwoneczek, żeby otrzymywać powiadomienia o kolejnych materiałach. Wściekłe wąsy znajdziesz też na Instagramie, Facebooku czy Discordzie. Jeśli masz taką możliwość i chęci, gorąco zachęcam do wsparcia kanału na platformie Patronite. Zostając patronem, nie tylko dostajesz różne bonusy, ale i pomagasz mi tworzyć więcej treści. Link do profilu na Patronite znajdziesz w opisie tego wideo. A na teraz to byłoby na tyle. Trzymajcie się i niech moc będzie z wami.